Nazywam się Mariusz Duczyński. Tak jak już wiecie, w Skyward Community jestem od 5 lat. Współpracuję z tą firmą, z czego jestem bardzo dumny. Zarówno jestem czynnym inwestorem, jak i partnerem i staram się upowszechniać wiedzę na temat firmy jak najszerzej. Zresztą sam fakt, że biorę udział w tych webinarach, to też o tym świadczy. Oczywiście ta część główna webinarów, ona się zawsze powtarza, dlatego też często mówię, żeby zapraszać też osoby nowe. Oczywiście webinary w najbliższych miesiącach będą się zmieniać, to mogę zapowiedzieć, że również dla osób, które słuchały mnie wielokrotnie, również tematyka będzie się zmieniać, będzie również, jeśli chodzi o program szkoleń, bardzo rozszerzony, ale też o tym dosłownie na samym końcu, co takiego się faktycznie we firmie dzieje. Więc zaczynamy. Tak jak powiedziałem, jestem dumnym inwestorem i partnerem firmy Skyward Community od 5 lat. Właściwie w marcu minęło 5 lat, za chwilę będzie 5,5. Mniej więcej 2 lata temu mogliśmy wziąć udział w takim rocznym szkoleniu z niewielką grupką, co oczywiście przykre jest, ponieważ dużo większa liczba osób mogłaby wziąć w takim szkoleniu, ale liczę na to, że to, co już minęło, oczywiście nie jesteśmy w stanie czasu wrócić, natomiast to, co jest przed nami, to myślę, że każdy może wziąć pod uwagę swój udział w tym, co firma przygotowuje. Więc na ten temat będziemy dogadywać się w najbliższych tygodniach coraz więcej. Pewien cykl szkoleń już rozpoczął się w języku rosyjskim. Natomiast z tego, co wiem, on będzie upowszechniany, będzie rozszerzany o dziesiątki innych języków, w tym m.in. język polski. Tutaj mamy grupkę Polaków. Mieliśmy jako niewielka grupka z Polski okazję być pierwszymi osobami, które wzięły udział w wycieczce do Szarży, tam gdzie wtedy stawiano pierwsze słupy, na tym ekotechnoparku, czyli tym parku innowacji, które jest wyjątkowym miejscem, ale też takim, powiedzmy, wizytówką naszej firmy, gdyż wiemy, że tak naprawdę w dużej mierze cała technologia właśnie ze świata arabskiego będzie eksplodowała tak naprawdę na wiele innych krajów. Zresztą te przygotowania w tym związku są, w tym kierunku już są. Mieliśmy okazję wtedy też spotkać się z panem Antolim Junickim, spotkać się z grupą około 100 osób z całego świata, liderów, którzy zapragnęli wziąć udział właśnie w tym szkoleniu. No było to ciekawe doświadczenie, zarówno pod względem właśnie ta świadomość, że jesteśmy w jednej firmie i możemy tyle osób poznać, ale też jeśli chodzi o wiedzę, to taką teoretyczną i praktyczną, która została przekazana przez jednego z lepszych coachów, trenerów, myślę, że na świecie. Myślę, że tutaj nie przesadzę. Jeśli chodzi o plan marketingowy, to za chwileczkę zaczniemy. Zawsze mówię o tej zakładce dla partnerów. Ona będzie się tutaj rozwijała, ponieważ szczególnie ta zakładka, między innymi szkolenia w najbliższym czasie będzie mocno się rozwijać. I tutaj będziemy pewnie często zaglądać, ale też oczywiście w zakładce wiadomości i szkolenia międzynarodowe, ale szkolenia ogólnie przez firmę, tam też dużo nowości będzie się w najbliższym czasie pojawiać. Ta zakładka dla partnerów, ona jest tym bardziej cenna dla wszystkich tych, którzy chcą jak gdyby brać udział, czynny udział w duplikacji i zapraszaniu nowych osób do firmy, ponieważ mamy tutaj swoisty wachlarz produktów, wachlarz materiałów promocyjnych, reklamowych, czy też informacyjnych odnośnie całej technologii. Same linki, jeśli chodzi o te, które otrzymujemy od firmy, jest ich kilka,
To są tak naprawdę dość mocno rozbudowane strony, jeśli mieliśmy okazję, a wierzę, że tak było, przeglądać je, że są to też strony nasze, oczywiście pod którym jest nasz link, nasz ID w firmie i bez względu na to, który link prześlemy osobie zainteresowanej, no to po prostu ta osoba i tak z naszego polecenia zostanie zaproszona do firmy. Mamy taką stronę dla inwestora, mamy taką stronę na temat technologii, ale też uproszczona strona, jeśli chodzi o formularz rejestracyjny. Te linki, pamiętamy, że po otwarciu konta, po zarejestrowaniu się nowych osób, one się pojawiają wtedy, kiedy zatwierdzimy 8-stronicowy taki regulamin programu partnerskiego. Niejako podpiszemy się pod tą umową programu partnerskiego, zatwierdzimy go, wtedy będziemy mogli udział brać w programie partnerskim i mieć z tego korzyści między innymi finansowe. Program partnerski składa się na ten moment, jak widzimy, z 7 poziomów. Ten pierwszy poziom to poziom partner. To jest człowiek, który po prostu zarejestrował się we firmie, zweryfikował swoje konto i może brać udział, czynny udział w programie partnerskim, czyli jak gdyby mówienie o tej technologii innym osobom. A z tego tytułu, w momencie, kiedy ktoś z naszego polecenia zainwestuje dowolne środki w udziały spółki, otrzyma z pierwszego polecenia minimum 15%. Więc całkiem niezła prowizja, niezły bonus właśnie z tego tytułu. Na tym poziomie partner, który się tylko zarejestrował, nawet jeszcze nie dokonał własnej inwestycji, ma możliwość już jak gdyby otrzymywania bonusów z 4 poziomów. Kolejny poziom to konsultant. Jest to konsultant, jest to partner firmy, który biorąc pod uwagę program partnerski sięga już do 5 poziomów, czyli ten jeden poziom się zwiększa. Mamy od 15% oczywiście procent z pierwszego poziomu i 1% na tym 5. poziomie. Aby uzyskać ten status, wystarczy zainwestować w udziały spółki, czy to w gotówce, czy w ratach, minimum $100 i mieć dwie osoby zaproszone, która każda z nich zainwestuje minimum $100. Łączna suma na pierwszym poziomie, czyli naszego pokolenia pierwszego, to $300, no i wtedy otrzymujemy ten status konsultanta. Kolejny status to status lidera. Jest to osoba, która po pierwsze zaprosiła przynajmniej 3 osoby bezpośrednio z własnego linka, z polecenia. Te 3 osoby zainwestowały nie mniej niż $200 i my osobiście jako liderzy mamy zainwestowane na ten moment też minimum $200 i trzeci wymóg, suma inwestycji na pierwszym poziomie to minimum $2000, spełniając te 3 wymogi, własna inwestycja 200, po 200 przez 3 partnerów, łączna suma 2000, na pierwszym poziomie, wtedy uzyskujemy status lidera. Kolejny poziom w ścieżce kariery to status master. Status master jak gdyby różni się od wcześniejszego, jeśli chodzi o lidera, że już potrzebne są kwalifikacje osób na nieco niższy, o jeden stopień niższy poziom, czyli osobiście musimy pomóc 3 osobiście zaproszonym partnerom uzyskać status lidera. Czyli to jest jak gdyby nasze zadanie, nasza rola, nasza pewna misja, jeśli chcemy brać udział w programie partnerskim, w duplikacji, to również mamy jak gdyby tą świadomość, że pomagając naszym partnerom uzyskaniu wyższego statusu, w tym wypadku lidera, my otrzymujemy również większą głębokość, jeśli chodzi o program partnerski, ale też awansujemy na kolejny jak gdyby lever w programie właśnie tym partnerskim. I teraz tak, jeśli chodzi o master, czyli inaczej mistrz, wymóg oczywiście jest 3 liderów, bezpośrednio zaproszono osoby, które mają status lidera. My osobiście musimy mieć zainwestowane $1000 i tak naprawdę pamiętamy, że każdy z tych liderów musi mieć tą minimalną inwestycję w wysokości $200,
ale suma łączna na pierwszym poziomie wszystkich naszych partnerów, nie tylko liderów, musi wynosić minimum 5000 dolarów. Jeśli taki warunek spełniamy, czyli własna inwestycja minimum 1000, trzech liderów plus 5000 na pierwszym poziomie, uzyskujemy status mastera. Jak widzimy, również w tym statusie mastera zmienia się to, że uzyskujemy dodatkowe bonusy do 9 poziomów. Czyli na pierwszym poziomie, tak jak było w wypadku wcześniej, w wypadku lidera, otrzymujemy 15%. Natomiast 9 poziom to jest 0,5% z tych płatności, czy to rat, czy jednorazowych, od uzyskanych inwestycji przez naszych partnerów. Kolejny poziom, to mamy poziom eksperta. Tutaj troszeczkę się sprawa gdyby zmienia, ponieważ ekspert musi mieć trzech masterów. Z tym, że różnica jest taka, że dwóch masterów musi być na pierwszym poziomie, natomiast ten trzeci master może być na dowolnym poziomie. Czyli to może być partner, którego my osobiście nie zaprosiliśmy, ale w jakiś sposób pośredni pomogliśmy współpracując z naszymi partnerami, tam załóżmy na tych kilku poziomach, pomogliśmy dojść do tego statusu. To może być master, który jest na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli musi być w innej nodze niż tych dwóch i wtedy jest spełniony ten jeden warunek, czyli trzech masterów, nasza osobista inwestycja, minimum 5000, oczywiście historycznie naliczana i pierwszy poziom, pierwsze pokolenie, minimalna kwota inwestycji 1000 dolarów. Jeśli ten warunek jest spełniony, to wtedy uzyskujemy status eksperta. Widzimy, że tu również zmienia się również nasze wynagrodzenie, nasze bonusy w wypadku głębokości, ponieważ jak nasza struktura się rozwija, to tak naprawdę każdemu z nas zależy na tym, żeby otrzymać jakiś bonus, na przykład z drugiego, z czwartego, z piątego, z szóstego i tak dalej poziomu. Status eksperta umożliwia uzyskanie takiego bonusu aż do 20 poziomu. Zmienia się również jedna rzecz. Na pierwszym poziomie nie mamy już, niezależnie od tego, co się dzieje, jak gdyby w naszej strukturze i w pierwszym poziomie, niezależnie od tego, mamy po prostu gwarantowane 16% bonusu z bezpośrednich partnerów, którzy przyszli do firmy i dokonują inwestycji we firmie, dodatkowych zakupów. Czyli to jest poziom eksperta. Kolejny poziom, tutaj zachodzą pewne zmiany. Top ekspert. Top ekspert, może zaczniemy od tej kwalifikacji dotyczącej niższego poziomu, czyli partnerów ze statusem eksperta. Musi być oczywiście też trzech. Tutaj się kwestia nie zmienia. Dwóch ekspertów musimy mieć na pierwszym poziomie, natomiast ten trzeci, jak widzimy tutaj na tym slajdzie, może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze. Czyli tak naprawdę tych dwóch, jak mamy, to są nasi bezpośredni partnerzy zaproszeni, zarówno tu, jak i tutaj. Natomiast tu widzimy w niezależnej nodze, mamy na trzecim poziomie eksperta trzeciego, czyli po prostu jakiś nasz partner pracował z człowiekiem zaproszonym przez siebie, a tamten pracował jeszcze z innym człowiekiem, czyli już na tym trzecim poziomie i tamten partner uzyskał status ekspert. Nam się liczy to do kwalifikacji top eksperta, czyli trzech ekspertów, osobista inwestycja historycznie naliczana, liczona 10 tysięcy dolarów i pierwsze pokolenie musi mieć minimum 30 tysięcy dolarów. To jest takie minimum. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, tutaj dostrzegamy w tym slajdzie, że dochodzi dodatkowy bonus za kwalifikację w danym miesiącu, jeśli chodzi o obrót. I teraz tak, jeśli mamy obrót w danym miesiącu, suma inwestycji struktury, zobaczmy sobie powiększone, z wyjątkiem zespołów top ekspertów lub wyższych rang, czyli właściwie wszyscy oprócz z takim samym statusem,
Wtedy ten przepis liczy się nam do tej premii miesięcznej. Jeśli jest to obrót struktury naszej 5000, otrzymujemy dodatkowy bonus $500. Jeśli to jest 10000, 800. Jeśli to jest 20000, $1500. Czyli podsumowując, na tym poziomie, uzyskując poziom top eksperta, między innymi bonus otrzymujemy aż do 24 poziomu, czyli na pierwszym poziomie nadal mamy tu w tym wypadku 16%, niezależnie od tego, co się w naszej strukturze dzieje, ale uzyskujemy dodatkowy bonus w wysokości od 500 do $1500 miesiąc w miesiąc z obrotu naszej grupy i niezależnie od tego, ile bonusów dostaniemy, tych zwykłych bonusów z programu partnerskiego. Także to mniej więcej tak wygląda. No i zobaczmy ostatni ten status SkyExpert. SkyExpert został dodany jakiś czas temu. Różnica jest, że niższy poziom w naszym zespole musi być czterech top ekspertów. Dwóch ekspertów to osoby bezpośrednio przez nas zaproszone, natomiast pozostałych dwóch top ekspertów może być na dwóch niezależnych nogach. Tu widzimy, że jest niezależna noga, tu jest drugi poziom, tu mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty poziom i pojawił się to top ekspert. No i mamy dwóch bezpośrednio zaproszonych partnerów, którzy uzyskali status top eksperta. I wtedy jest warunek spełniony. Mamy czterech top ekspertów. Osobista nasza inwestycja musi wynosić minimum $20000. Suma pierwszego pokolenia, suma inwestycji co najmniej 90000. I wtedy uzyskujemy status Sky Expert. Jak wiemy, ten poziom to również program partnerski, tutaj gdzieś pewnie jakaś gumka jest, ale dobrze, tak zostanie już, nie będę kręcił. Program partnerski, sięgamy 24 poziomy. Tutaj zaszła zmiana, że niezależnie od tego, co w naszej strukturze się będzie działo, to na pierwszym poziomie zawsze mamy 17%. Natomiast ten bonus dodatkowy z obrotu naszej struktury może wynosić nawet $2000. Czyli podsumowując, SkyExpert uzyskuje wynagrodzenie, czy to może bonusy, bo to jest prawidłowe sformułowanie, bonus do 24 poziomów. Pierwszy poziom, niezależnie od tego, co się w naszej całej strukturze dzieje na nas kolejnych poziomach, uzyskujemy 17%. Ale w danym miesiącu, biorąc pod uwagę obrót, jeśli on przekroczy na przykład 30000, to od firmy ekstra dostajemy $2000 jeszcze na konto po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego. Tak to wygląda, jeśli chodzi o program partnerski. Dosłownie w kilku słowach ten dodatkowy bonus, który możemy mieć w programie partnerskim z pierwszego pokolenia, czyli nasi wszyscy partnerzy, czy mamy ich dwóch, trzech, dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu i tak dalej, jeśli w danym miesiącu wykonają jakieś płatności związane z zakupem udziałów, czy to w gotówce, czy na raty, jeśli przekroczą, bez względu na nasz status w ścieżce kariery, jeśli przekroczy tych płatności w pierwszym poziomie będzie 5 lub więcej, otrzymamy zawsze 16%. Firma nam wyrówna do tyłu te 4 raty, które były płacone przez kogoś łącznie. Wyrówna nam też po 1%, czyli łącznie za wszystkie 5 płatności dostaniemy po 16%. Gdyby się okazało, że w danym miesiącu rozliczeniowym mamy 10 płatności, to wchodzimy w tym momencie 10 lub więcej, wchodzimy w 17% i automatycznie firma nam wyrównuje wszystko do tyłu. Wyrównuje nam również po 1%. Czyli tak naprawdę za wszystkie 10 lub więcej płatności otrzymamy 17%. Gdyby to było 20 lub więcej,
to firma nam wypłaci 18% bonusu, oczywiście dotyczy to pierwszego pokolenia, ale wyrówna nam za wszystkie wcześniejsze 19 płatności, wyrówna nam równo do 18%. Czyli tam, gdzie było zapłacone już 15, to wyrówna nam 3, jeśli było 17, to wyrówna nam 1, jeśli było 16, wyrówna nam dodatkowo 2%, wpłynie nam na nasze konto. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Zobaczmy wobec tego. I to jest taki bonus, który możemy dostać tak naprawdę bez względu na status w ścieżce kariery. Możemy otrzymać miesiąc 18%. To jest bardzo fajne, bo to od nas zależy. Ten podstawowy bonus pierwszego poziomu to jest 15%, ale jeśli jesteśmy pracowici, rozwijamy strukturę i tak dalej, to niekoniecznie musi być to 15%, może być to 17 lub 18%. Podsumowując, zasady, warunki programu partnerskiego, minimalna inwestycja to $50. Będzie to najczęściej inwestycja w gotówce, bo taka we firmie jest. Jeśli chodzi o poziom w programie partnerskim, to możemy osiągnąć taki poziom do 24%, natomiast wysokość bonusu może sięgać 18%. No i oczywiście każdy z nas nie ma ograniczeń, tylko nasze wewnętrzne opory jakieś mogą ograniczyć nas, że nie zapraszamy więcej partnerów do tak wspaniałej firmy, o której będzie pewnie w niedługim czasie chyba słyszał każdy. Jeśli o takiej firmie jeszcze nie słyszał jak Skyward Community, to jestem przekonany, że za jakiś czas, i to wcale już niedługi czas, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że za 6 miesięcy do 12 będzie w Polsce bardzo dużo osób słyszało o takiej firmie, jaką jest Skyward Community. Tutaj krótka jeszcze informacja odnośnie dodatkowych takich powiedzmy prezentów, które firma daje w momencie uzyskania odpowiedniego statusu w ścieżce kariery. Ten pierwszy oczywiście mistrzem to jest długopis, jakiś prosty, zwykły długopis firmowy, który otrzymujemy od zazwyczaj swojego lidera, czy też sponsora lub nadsponsora. Tutaj możemy o taki długopis poprosić. Kolejny status to status eksperta i tutaj firma już jak gdyby nie uzależnia tego od materialnej jakiejś tam, a czy materialnej, fizycznej jakiejś nagrody, ale oczywiście wie, że biorąc pod uwagę ekspansję i to, że partnerów mamy na całym świecie, to taki bonus wypłaca w postaci gotówki na nasze konto w wysokości $500. Top Expert otrzymuje $1500 jednorazowo w momencie uzyskania tego statusu i Sky Expert otrzymuje $2000 w momencie uzyskania tego statusu. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie z Emiratów Arabskich, kiedy mieliśmy szkolenie. Tu jest jeden z moich partnerów w zespole na drugim poziomie. Jak widać, możemy działać z partnerami z różnych poziomów, nie tylko z tych, których bezpośrednio zaprosiliśmy. Tu jest mój partner bezpośredni, wygląda jakbym w szubienicy jakoś założył, pan Janusz Tomczak, który prowadzi webinary, szkolenia z zakresu technologii każdego miesiąca. Tu mamy dwóch partnerów z Belgii, którzy są ambasadorami firmy. No i tutaj mamy najbardziej zasłużoną naszą panią kurator, panią Natalię, która bardzo dużo dla firmy robi i myślę, że tutaj w tym kierunku jest pełną energii osobą, gdzie tą energię bardzo, bardzo mocno, bardzo fajnie przekazuje też innym, więc naprawdę jest to godne podziwu. Jeśli chodzi o pewne informacje, to ja zawsze przypominam, żeby ściągnąć sobie aplikację, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to dosłownie tylko tak na marginesie.
Teraz przejdziemy dosłownie w paru słowach pakiety, które mamy, jeśli chodzi o udziały zakładowe. Formalnie warto pamiętać, że jeśli chodzi o udziały, to każdy pakiet, który kupujemy we firmie, to jest on zawarty na podstawie umowy tak zwanej pożyczki konwertowej. My niejako udzielamy firmie pożyczki, a firma w to miejsce daje nam udziały zakładowe. To tak mniej więcej wygląda ze strony prawnej. Oczywiście te wszystkie dokumenty mamy w naszych dokumentach w back office i one są podpisane i one są w naszych biurach. To jest ważna, zasadnicza sprawa. W momencie, kiedy spłacimy taki pakiet, to otrzymujemy certyfikat, aczkolwiek ja zawsze podkreślam, że oprócz certyfikatu, bo to oczywiście to jest na ten moment, nie? Bo w momencie, kiedy to wszystko będzie zamienione na udziały, akcje, na parkiecie, na gdzieś na giełdach, to będzie troszeczkę, wiadomo, już inna bajka. Natomiast dostajemy tu certyfikat zakupu udziałów po spłacie, to jedna rzecz, ale również mamy jak gdyby wpis do księgi wieczystej, czyli jak gdyby bezpośrednio jesteśmy wpisani jako akcjonariusze sztywno do firmy, dokumentacji i taki wyciąg z rejestru zazwyczaj mamy nad, jak wejdziemy sobie w nasze certyfikaty, to spłacone pakiety, to na samej górze jest taka zakładka, wyślij właśnie ten wyciąg na swój mail. I taki wyciąg z wpisu do księgi wieczystej możemy po prostu sobie wysłać na maila, sobie wydrukować. To jest, on jak gdyby zawiera wszystkie udziały, które mamy spłacone, pominąwszy ostatni miesiąc, jeśli na przykład w danym miesiącu spłaciliśmy, to zazwyczaj te udziały znajdą się w kolejnym miesiącu, najczęściej do piątego, kolejnego, następnego miesiąca. Jeśli chodzi o same udziały, to mamy, jak wiemy, bardzo różne. One są na 10 lub na 5 lat. Widzimy tutaj, raczej na 9 lat, bo jest maksymalny w tej chwili chyba na 9 lat, z tego co pamiętam. Mamy tutaj dziewiątki, to są bardzo często brane udziały, ale też mamy udziały na 5 miesięcy. Ten okresy widzimy, jak one się skracają, ponieważ te osoby, które współpracują z firmą od kilku lat, to wiemy, że kiedyś takie udziały mogliśmy wziąć na 12 miesięcy. Więc tutaj mamy duży wachlarz udziałów. Część oczywiście zrobiona jest tylko z naszego back office'u. Udziały na 5 miesięcy, w 5 ratach. Tu mamy też udziały, które możemy spłacić w gotówce jednorazowo z odpowiednim dyskontem. I tu tak samo. Mamy po prostu za gotówkę możemy kupić po prostu udziały. Te kolorowe tutaj zdjęcia dotyczące dwa razy, czy tam półtora razy, oznaczają nic innego, jak to, że w momencie, kiedy kupimy dany pakiet, na przykład taki pakiet za $1000, na przykład za gotówkę, od razu spłacamy go lub kupujemy na raty, ale spłacamy na przykład raty od razu, bo zależy nam na tym, żeby dostać taki kupon, to na ten moment mamy możliwość uzyskania tych kuponów, co wcześniej dostaliśmy w prezencie od firmy i sami wiemy, czy wykorzystaliśmy, czy nie. Teraz jeszcze mamy taką możliwość poprzez zakup jednego pakietu, spłaty tego pakietu, mamy możliwość uzyskania kuponu, który upoważnia nas na przykład do uzyskania udziałów razy dwa. Czyli na przykład kolejny, gdybyśmy kupili, mając taki kupon za $1000, na przykład w gotówce, to otrzymujemy standardowo, mamy 30 tysięcy udziałów. Ale mając ten kupon, uzyskamy 60 tysięcy. 60 tysięcy udziałów, więc mamy razy dwa i warto o tym pamiętać, warto to wykorzystywać, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wszystko to, co dobre, prędzej czy później się skończy, również te kupony, te obrazki prędzej czy później znikną z naszych biur. Tu jeszcze krótka wzmianka o tym, że firma poprzez ostatnie lata
ostatnich 5 lat, przynajmniej te, których ja jestem w firmie od marca 2016, miała różne akcje, czyli były różne kupony. Wiemy, że wtedy budowany był od podstaw, właściwie dopiero zaczynano budować ekotechnopark na Białorusi, koło Mińska, w Marinomorce. Tam, jak pamiętamy, 2015-16 to były właściwie szuwary, jakieś bagna, jakieś łąki, dzikie drzewa rosnące, więc firma przygotowała piękny teren, no i zaczęła pracować nad tym, żeby tam powstał piękny, technologiczny park, w którym jest certyfikowana technologia, która tak naprawdę w tej chwili właściwie będzie już wdrażana na całym świecie. I w tych pakietach bardzo często były takie dodatkowe bonusy. Albo na przykład było drzewo, posadź drzewo. Niektórzy oczywiście sadzili osobiście, jak byli w ekotechnoparku i mieli możliwość zasadzenia takiego drzewa. Ale jeśli ktoś nie był, no to wiadomo, ktoś posadził. Na przykład ktoś za mnie posadził wtedy, w tym czasie. A ja uzyskałem takie drzewko owocujące z moją tabliczką, z imieniem, nazwiskiem po GPS-ie, będąc na przykład na wycieczce w Marinomorce. Łatwo można je znaleźć. Inna akcja to była akcja związana z muzeum, które powstawało i jest w Marinomorce. Cały sufit został jak gdyby wygrawerowany, czy tam pojawiły się imiona, nazwiska inwestorów z całego świata, którzy w tym czasie inwestowali właśnie w pakiety i właśnie w ten pakiet, który miał związek właśnie z upamiętnieniem ich imion i nazwisk na tym suficie. Pamiętamy, że jeszcze była jedna akcja ostatnio z hologramem. Ta informacja jeszcze pozostała, ale wiemy, że również jakieś tam inne akcje pewnie w innym czasie jeszcze się pojawią. Tutaj, jeśli chodzi o krótką zmiankę, krótką informację odnośnie spadkobierców, warto sobie tą informację zamieścić, gdzieś tam uzupełnić dane osobowe. Szczególnie pamiętajcie, żeby mówić to swoim nowym partnerom, osobom, które zapraszacie do firmy. W zakładce ustawienia, dane osobowe, jak wejdziemy, to między innymi mamy taką zakładkę jak właśnie spadkobierca i tam możemy wpisać te dane osobowe. Również w naszych back-office'ach mamy support, który działa 24 godziny na dobę. I tu możemy pisać o jakichś ważnych informacjach dla nas, ale też mamy możliwość zabezpieczenia naszych kont dodatkowymi kodami. I o tym też warto pamiętać, ponieważ ja wiem, że u mnie wielu partnerów ma po prostu zwykłe hasło. Już pomijając, że to hasło to często jest Bronia 17, Batman 24, czy jeszcze jakaś inna dziwna nazwa i jedna literka, 1, 2, 3 albo coś w tym rodzaju. Oczywiście to jest nasza osobista sprawa, jakie hasło podajemy, natomiast ja jestem zwolennikiem, żeby to było hasło oryginalne, indywidualne, które znamy my osobiście, składające się przynajmniej z dużych, małych liter, z odpowiedniej ilości znaków, z dużych, plus znaków takich jak właśnie znak dolara, czy tam hash, czy tak zwana małpka, czy wykrzyknik, czy jeszcze inny znak. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu, sześciocyfrowego kodu z aplikacji googlowskiej, gdyby uniemożliwiają wejście niepożądanym osobom na nasze konta. Ja do tego zachęcam wszystkich tych, którzy tego jeszcze nie mają. Jeśli ktoś ma oczywiście problemy, to pamiętajcie, aby pomagać swoim partnerom, pomagać jako sponsorzy, jeśli takie osoby tutaj są, a przypuszczam, że są, pomagajcie swoim partnerom takie dodatkowe zabezpieczenia na koncie zrobić. Tutaj kartka, którą pewnie bardzo już też dobrze znamy z webinarów wcześniejszych, ale to jest kartka, która stosowana jest nie tylko w naszej firmie, Skyward Community, ale stosowana jest w wielu firmach jako dodatkowy dowód naszej tożsamości. Czyli jeśli chcemy się zidentyfikować, że my to my,
albo że dokument, który dostarczyliśmy, to faktycznie jest to właściwa osoba, to często do zmiany jakichś danych osobowych, zmienił nam się dowód, chcemy uaktualnić ten dowód, wysłać do firmy, czy wiele jeszcze innych rzeczy, to najczęściej będzie potrzebna taka Swift-focia, najlepiej zrobiona przez kogoś, żeby to zdjęcie było w dobrej rozdzielczości. Dodatkowo w jednej ręce trzymamy dowód osobisty, w drugiej kartkę z imieniem, nazwiskiem, z aktualną na przykład datą plus na przykład SWC, Skyward Community, i taką kartkę dołączamy właśnie do maila, którego wysyłamy do firmy w celem zidentyfikowania się i z prośbą, konkretną prośbą, co chcemy zrobić. Na przykład zablokowaliśmy sobie konto, no to wtedy konkretne jedno, dwa, trzy zdanie, nawet translatorem, nawet jak po polsku napiszemy, to przypuszczam, że też firmie ktoś sobie przetłumaczy, ale dzisiaj mamy translator na przykład googlowski, czy to rosyjski, czy angielski, dwa, trzy zdania, konkretna prośba, plus dowód osobisty, czy też właśnie taka kartka jak tutaj. Zawsze, zazwyczaj obligatoryjnie musimy wysłać taką Swift-focię i wtedy odpowiedni dział zajmie się problemem. Tutaj dochodzimy do ważnych tematów. Jak wiemy, mamy tak naprawdę 17 sierpień, natomiast zaraz na początku października zaczyna się Expo w Dubaju. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że nasza firma bierze taki, powiedzmy, wyjątkowy udział w tym wydarzeniu. W związku z tym i przygotowania już pod tym względem są już od szeregu tygodni i miesięcy. I to wydarzenie, ono się będzie troszeczkę różniło od tych wcześniejszych, ponieważ firma oprócz tego, że będzie miała jakąś tam pewnie wystawkę i tak dalej, to powiem za chwilę Wam, w czym ono się będzie różniło. Tu oczywiście są te informacje w tym newsie, że takie expo będzie się odbywać od 1 października do 31 marca, czyli aż pół roku, więc to jest dobre pół roku dla naszej firmy, ponieważ będzie się bardzo dużo działo, jeśli chodzi właśnie o rozpoczęcie czy tam budowy pierwszych projektów adresowych, które są w toku i o tym też za chwileczkę jeszcze właśnie powiem. No i między innymi firma przygotowała coś takiego jak właśnie taką makietę. Jest to skonstruowana makieta miasta linarnego dla Expo 2020. Trudno nie będzie to zauważyć, ponieważ piękna makieta. Jak to wygląda faktycznie w praktyce, to za chwilę Wam pokażę. Pokażę Wam w krótkim filmie, więc zobaczmy teraz w tej chwili krótki film i za chwilę wrócimy jeszcze do kilku slajdów z naszego dzisiejszego webinaru. Okej, to jeśli chodzi o
Momencik. Próbuję uruchomić. Prezentację na nowo. Z powrotem. Czyli tak, taka makieta została przygotowana. Widzimy, że ta jakość jest naprawdę na najwyższym poziomie, więc piękną pracę firma wykonała i to będzie nas fajnie gdyby reprezentować. Oczywiście jeszcze kilka rzeczy przygotowano na to Expo, ale to dowiemy się już w najbliższym czasie, być może właśnie po rozpoczęciu. Natomiast nawiążę za chwilę jeszcze do tego Expo, bo ono będzie się czymś też wyróżniać. Tutaj jeszcze krótka informacja na temat tego konkursu, który rozpoczął się. Zostało jeszcze zaledwie mniej więcej 2 tygodnie. Będą osoby zapewne, które skorzystają z takiej możliwości, ponieważ pracowała gdyby pełnym ciągiem przez ostatnie miesiące. Może ktoś powie, że tak naprawdę późno się dowiedzieliśmy o tej możliwości, jeśli chodzi o konkurs, ale wiemy, że jeśli ktoś ma stały poziom pracy i zapraszał, duplikował, zapraszał do firmy, prowadził rozmowy, rejestrował i tak dalej, no to wykonał pewien zasób pracy, który również przez te najbliższe 2 tygodnie zostanie podsumowany i takie osoby zostaną wynagrodzone tym, że te osoby, które uzyskają status Gold, jeśli chodzi o wymagania dotyczące tego wyjazdu, tej wycieczki, będą mogły w tym roku taką wycieczkę do Dubaju, do Szarży właściwie mieć za darmo, czyli nieodpłatnie, ponieważ firma pokryje koszt lotu, pokryje koszt hotelu, pokryje koszt wycieczki do Szarży, gdzie będziemy, każdy z nas mógł wziąć udział w konferencji z zarządem firmy, z panem Anatolim Junickim i wiele innych atrakcji stanie się udziałem właśnie takich partnerów, którzy zostaną wynagrodzeni, wyróżnieni za pracę, którą po prostu wykonują na rzecz firmy i rozwoju firmy. Więc to jest naprawdę fajne, jeśli chodzi o firmę, a to, co mniej więcej każdy z nas będzie mógł zobaczyć, no to zobaczmy teraz w takiej dosłownie krótkiej migawce, którą mamy w swoich back-office'ach, ale ją przypomnę teraz tutaj na ekranie puszczę. Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel, make new acquaintances, and create unforgettable memories. All this awaits you on the Big Emirates Tour. Experience an adventure-filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the testing center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Unitsky. More experiences await you in Dubai, where the long-awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo book signed by Anatoly Unitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting.
And it is you who can be part of the first class tour from the Sky World community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. OK. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. Tak mniej więcej te osoby, które jak gdyby zapracowały na taki wyjazd, będą mogły zobaczyć te wszystkie migawki, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam pojawiły się w tym filmie, ale też jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Więc to czeka te osoby. Zobaczmy jeszcze końcówkę. Dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Pewnie czytamy, ale może czasami w tym pędzie czasu może to wyglądać też bardzo różnie, więc ja zwrócę uwagę na pewne wybrane dosłownie tezy z webinaru Aleksieja Suchodojewa i pana Masłowa. One są te tezy w języku polskim, więc warto sobie po prostu zajrzeć i przejrzeć szczegóły wszystkie, które tam się znajdują. Natomiast ja dosłownie tylko zwrócę na pewne wybrane punkty mające związek tak naprawdę z tym, co się obecnie dzieje. Więc jeśli chodzi o webinar tutaj pana Aleksieja Suchodojewa, to zwróciłem uwagę na te pytania dotyczące Expo. I to jest teraz ta informacja, że Expo, tak jak najbardziej, jesteśmy we firmie, raczej firmą, no właśnie na tym Expo w Dubaju, ale tutaj zaznaczono, ale nie ze stoiskiem wystawienniczym. Oczywiście będzie ta piękna makieta 12-metrowa, będą być może jeszcze pewne inne rzeczy, natomiast to nie będzie typowe stoisko, jak to nieraz na tych wystawach jest. Dlaczego? Dlatego, odwiedzający Expo w tym roku, już w tym roku, cała delegacja, cały dygnitarze, premierzy, osoby, które przyjadą z finansjery na to Expo w Dubaju, będą mogły po prostu odwiedzić i będą odwiedzać oczywiście na zaproszenie centrum w Szarży. No i osobiście sami przetestują transport strunowy, będą mogli wsiąść, przejechać się, zobaczyć, więc będzie to miało dużo lepszy wydźwięk niż postawione na przykład kolejki w różnych miejscach, żeby każdy sobie mógł wejść, posiedzieć. Będzie można zobaczyć w praktyce, więc to fajnie będzie wyróżniać, szczególnie to Expo, kiedy takie osoby decyzyjne za projekt będą mogły zobaczyć, jak to działa w praktyce. Będą mogły się stać w pewnym sensie pierwszymi klientami naszego transportu poprzez przejażdżkę. I to jest co najważniejsze, firma robi wszystko, żeby do października, przed rozpoczęciem tego całego Expo, były gotowe również te tory towarowe o długości 2,4 km. Pamiętamy, że tam też chodzi o jeszcze jeden tor 2,4 km, jeśli chodzi o transport między innymi miejski, gdzie ma być ta ostateczna test szybkości, związany później z rozpoczęciem się, realizacją kilku projektów. Natomiast to jest bardzo ważna informacja. W tym roku odwiedzający Expo będą mogli po prostu się przejechać na żywo naszą koleją. To jest bardzo fajna informacja. Tutaj też na to chciałbym waszą uwagę zwrócić teraz. I przekażcie to też swoim partnerom, których nie ma na dzisiejszym webinarze. Jakie wieści o nowym szkoleniu? Tutaj tylko krótka zmianka była, że tworzymy teraz strukturę szkolenia i ogłosimy to, gdy to będzie gotowe. Pewna forma szkoleń zaczęła się już w języku rosyjskim, natomiast rozpocznie się właściwie w większości języków. Będzie to bardzo mocna ekspansja. Będą to szkolenia z różnych zakresów. Tak naprawdę, jak wiemy, tak potężny projekt, tak potężna firma, która będzie w najbliższych latach osiągać samą wartość, jeśli chodzi o kapitalizację, wartość w miliardach, a w kolejnych latach bilionach, o takich kwotach i sumach mówimy, będzie potrzebowała potężnego zaplecza ludzi, którzy będą zarówno do przyszłości
pracować w odpowiednich chociażby biurach informacji dotyczących jakiejś pewnej logistyki, szkolenia z zakresu właściwie różnej tematyki, podejmowania różnych rozmów z poszczególnymi osobami albo udzielania pewnych informacji na zapytanie. Więc firma w tym kierunku, chcąc również się rozwijać, będzie prowadziła profesjonalne szkolenia. Powiedziano mi, że to będzie jeszcze dość wysoki, wyższy poziom niż to, co mogliśmy przez rok skończyć, jeśli chodzi o ten 3D coaching. Więc tu Was chciałbym zachęcić, bądźcie wyczuleni na ten jak gdyby cały tok szkoleń, cały ten jak gdyby segment szkoleń, który jest przed nami. On będzie się pojawiał w naszym back office i te informacje w miarę możliwości, w miarę jak ten czas będzie się przybliżał, my osobiście będziemy Wam to mówić. Chciałbym, żeby jak najwięcej partnerów w Polsce mogło wziąć udział w tego typu szkoleniach, jak gdyby znalazło swoje miejsce, mocno miejsce w strukturach Skyward Community w różnych miejscach. Będzie to potężna firma, dlatego też firma będzie również potrzebować ludzi, którzy będą ją w sposób godny, właściwy reprezentować. I takie szkolenia właśnie będą robione w najbliższych miesiącach, najbliższych latach. To będzie można powiedzieć, że to będzie w pewnym sensie szkoła taka szkoleniowa do różnych właśnie w różnych dziedzinach. Więc bądźcie wyczuleni na tego typu informacje i weźcie udział. Ponieważ pamiętam, jak my braliśmy udział w tym szkoleniu 3D coaching, to tak naprawdę niewielka grupka osób właśnie była z Polski, na załóżmy ileś tam set, czy nawet kilka tysięcy w Polsce zarejestrowanych osób, więc no, chcielibyśmy, żeby przynajmniej nasz kraj reprezentowało dużo więcej osób. I każdy, jak jeszcze raz powtarzam, każdy może brać udział w tych, będzie mógł brać udział w tych szkoleniach i później gdzieś tam swoje miejsce zapewne znajdzie. Firma zapewne też dostrzeże te osoby. Będą pewnie różnego rodzaju ankiety, w jakich dziedzinach się widzimy, w czym jesteśmy mocni i wiele jeszcze innych. Firma będzie szukała różnych asów, których będzie można jak gdyby umieścić w odpowiednich strukturach. Więc o tym pamiętajmy, wykorzystajmy to. Ile projektów celowych zostanie podpisanych w październiku 2001? Oczywiście tutaj mowa jest o podpisane co najmniej 3 umowy, natomiast wiemy, że takie miejsce jak Expo, które w tym roku będzie trwało pół roku, zawsze za nim idą konkretne kontrakty komercyjne na bardzo potężne sumy. Ja tu nie będę mówił, ale to są zazwyczaj kwoty wchodzące już miliardy dolarów. Więc w tym roku spodziewajmy się bardzo dużych zamówień, jeśli chodzi o podpisane umowy. I tu jest taka też ciekawa informacja, była w tym webinarze, kiedy wszyscy dostrzegą trend, może tak, czy inne kraje mogą stworzyć podobną technologię i konkurować z nami. Wiemy, że nasza technologia powstawała lata i teraz tak, odpowiedź była taka, że kiedy wszyscy dostrzegą trend w transporcie na powietrznym, spróbują wdrożyć, będą próbować kopiować, będą próbować tworzyć, ale trudno będzie właśnie dogonić firmę, która już ma gotowy transport, mapę rozwoju na minimum 10 lat do przodu, bo to są kontrakty, zamówienia na minimum 10 lat do przodu i takie podsumowanie, czyli powiedzmy tutaj w tym wypadku jesteśmy bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o arenę światową. To jest, jeśli chodzi o ten webinar. Natomiast jeśli chodzi o webinar masowy, podkreślał podobne informacje, ale zobaczmy to, co szczególnie moją uwagę przykuło. Przygotowanie wizyty Anatolia Junickiego w Finlandii. Po co tam nasz prezes jedzie? Wynika to z możliwych projektów, które są tam przygotowywane. To jest jedna rzecz, ale chyba wydaje mi się najważniejsza też w tym momencie, bo projekty oczywiście swoją drogą będą, w tym możliwą współpracę ze światowej klasy firmami,
które mogą być wykonawcami naszej pracy. Czyli firma zdaje sobie sprawę, że tak potężny projekt, ilość zamówień, które już w tej chwili ma, jeśli chcemy się rozwijać w tempie takim, jakim firma przewiduje, a nawet jeszcze szybszym, to potrzebne są podpisywanie kolejnych kontraktów, kolejnych umów z podwykonawcami albo też z firmami, które będą dostarczać podzespoły, gotowe podzespoły do budowy. No i tutaj między innymi ten wyjazd właśnie do Finlandii. Są to największe, jak tu czytamy, korporacje biznesowe, które zajmują się konstrukcjami metalowymi, dostawami metali, produkcją wagonów na północy Finlandii. To bardzo poważni i ważni potencjalni partnerzy. Wszystko to jest potrzebne dla przyszłego rozwoju transportu, czyli tej całej ekspansji, która się szykuje przed nami. Kolejna informacja w tym webinarze ma słowa Bułgaria, Peru, Słowacja, Estonia. W Bułgarii trwają prace partnerstwa, jest tam też możliwe, jest tam teraz możliwe takie partnerstwo. Jest bardzo poważne zainteresowanie, poważne zainteresowanie i teraz protokół ustaleń i współpracy trwają również prace w Peru, Słowacji, Estonii w zakresie szkoleń na żądanie. Dlaczego? Dlatego, że między innymi wiemy, że plany są, jeśli chodzi o konkretną budowę, chociażby na Słowacji. Ja akurat mieszkam dosłownie rzut kamieniem parę kilometrów od granicy słowackiej, więc myślę, że będę chyba pierwszym z klientów, którzy przejadą się naszą koleją lub jednym z pierwszych, którzy chętnie pojadą na budowę obejrzeć i zobaczyć, pokazać tutaj naszym rodakom z Polski, co się dzieje w naszej firmie po sąsiedzkiej tutaj stronie. Z tego co wiem, to na tym etapie minimum 6 projektów już jest przygotowanych w pełni, w 100%, z pełną dokumentacją, zezwoleniami i tak dalej. To są projekty, które właściwie od jutra mogły być rozpoczęcie budowy, czyli fizyczne stawianie słupów, przygotowanie tego wszystkiego, całej infrastruktury. I to są między innymi pewnie te projekty, o których wspominał między innymi pan Anatolij Junicki, które będą rozpoczęte jeszcze w tym roku, pewnie na jesień, rozpoczną się te budowy i niektóre bardzo szybko zostaną skończone. Oczywiście tam, gdzie jest plan, nie wiem, 100 lub więcej kilometrów, bo takie też trasy wchodzą w grę, no to gdzieś tam przedział roku, dwóch lat, w zależności od planu, w jakim ma to być zrealizowane. Ale to, co jest ważne, mamy 6 projektów, które właściwie już są gotowe na to, że można wbijać pierwsze słupy, pierwsze budowy rozpocząć. W pełni gotowe dokumentacje, wszystkie zezwolenia. Wiemy, że w Gruzji również konkretne są plany, jeśli chodzi o budowę. Jest to kraj, wiemy, w dużej mierze górzysty, więc nasze rozwiązanie, jeśli chodzi o transport strunowy, na ten rejon są doskonale się nadają. I tutaj, jak tutaj czytamy, że gruzińska ekipa, w skład której wchodzi między innymi przedstawiciel gruzińskiego Ministerstwa Transportu, przyjechała, już byli oczywiście w Ekotechnoparku, teraz szykują się do ponownego wyjazdu do Emiratów i te prace również tam wkrótce się rozpoczną. I krótka zmianka, zobaczmy to samo, co w poprzednim webinarze innego speakera, rozwój platformy SWC. Dlaczego? Opracowanie blok szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji dla tych, którzy chcą pracować w zespołach. To bardzo ważne, bo na platformie SWC trzeba mieć rzetelnych partnerów, z którymi można dalej pracować, także ze wspomnianych projektach. Czyli to jest to, o czym wspomniałem. Możemy się związać bardzo mocno z firmą, możemy nawet mieć tutaj pracę, która będzie wynagradzana w normalnej gotówce. Oczywiście to od nas zależy, czy będziemy chcieli wziąć udział w tych szkoleniach, w tych całych blokach szkoleń, które już wkrótce się rozpoczną. Ja osobiście was do tego zachęcam, jeśli czujecie się mocno zespoleni z firmą Skyward Community, to oprócz tego, że bierzemy udział w duplikacji, bierzemy udział
upowszechnianiu wiedzy, to możemy jeszcze mieć większy udział właśnie w znalezieniu swojego miejsca we firmie, w której ze struktur, która będzie rozwijana ze względu na właśnie tą całą ekspansję, która nas wkrótce czeka. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Taka tylko krótka wzmianka jeszcze, że w naszych kontach dodatkowa opcja doszła, jeśli chodzi o wypłaty w tokenie USDT. Wiemy, że jest to token, ale jest to odpowiednik dolara, czyli bardzo stabilny, ta cena jego jest właściwie na poziomie dolara, czyli nie ma tych wahań, więc jeśli chcemy robić wypłatę, to tutaj jesteśmy też zachęcani, by korzystać z tej nowej formy wypłaty. Jeśli chodzi o SWS, czyli ten token, o którym była mowa, Smart World, to wiemy, że już rozpoczęła się wstępna rejestracja w naszych back-office'ach. Jak sobie wejdziemy w zakładkę, tam gdzie mamy inwestycje, to między innymi jest zakładka SWS. Możemy wstępnie się zarejestrować jak gdyby z chęcią otworzenia konta. Oczywiście to, czy my będziemy kupować jakieś tokeny SWS, czy nie, to sami zdecydujemy z czasem, czy jest to dla nas korzystne, czy nie. Więc, ale taka możliwość wstępnej jak gdyby rejestracji jest, tam trzeba kliknąć, nasze dane już są, trzeba kliknąć, potwierdzić naszą chęć, przyjdzie na maila jak gdyby link aktywacyjny, klikamy go, jeśli go potwierdzimy w mailu, to automatycznie mamy jak gdyby wstępną rejestrację dokonaną. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, prawie zmieściliśmy się w godzinie, bo rozpoczęliśmy minutę po, mamy 21:02. Ja dziękuję Wam wszystkim za dzisiejszą obecność, pomimo pewnie zmęczenia po całym dniu, więc jeszcze raz dziękuję. Spotkamy się pewnie już my osobiście tutaj na webinarze już we wrześniu. Także miłego wieczoru, do zobaczenia i pamiętajcie zawsze, żeby zapraszać jak najwięcej nowych osób na takie spotkania. Pozdrawiam zatem i do usłyszenia.